Pod rządami króla Augusta II Rzeczpospolita chyliła się ku upadkowi. Kwitła korupcja, za sprawą liberum veto regularnie zrywano sejmy, a nasi sąsiedzi przekupywali krajowych posłów. W tym trudnym czasie pojawił się jednak zakonnik, który nie tylko stworzył jedną z pierwszych szkół wyższych, ale także dał początek odrodzeniu narodowego szkolnictwa, grając jednocześnie na nosie zaborcom. W tym odcinku poznasz historię powstania Collegium Nobilium, czyli szkoły, której wpływ na rozwój polskiej edukacji jest trudny do przecenienia. Zanim jednak zaczniemy, zachęcam Cię do pozostawienia łapki w górę pod tym materiałem oraz subskrypcji, dzięki którym nie przegapisz żadnego nowego filmu na naszym kanale. Szkolnictwo wyższe w XVII i XVIII wieku, zarówno w Polsce, jak i w całej Europie, nie było powszechnie dostępne. Przywilej otrzymywania nauki na poziomie średnim i wyższym przysługiwał jedynie wąskiej grupie najbogatszych obywateli, którzy dysponowali prawami obywatelskimi i mogli pozwolić sobie na wydatki związane z edukacją. Najpopularniejszymi szkołami średnimi dla szlacheckich synów były kolegia prowadzone przez zakon jezuitów. Doskonalono w nich sztukę przemawiania, czyli retorykę. Uczono filozofii, łaciny i greki. Wiele zagadnień omawiano bezrefleksyjnie, a nauka opierała się na pamięciowym opanowaniu materiału. Okres oświecenia i myśl krytyczna przyniosły nowe spojrzenie na ideę edukacji, która zdaniem myślicieli nowej epoki powinna rozwijać społeczeństwo i poszerzać horyzonty. Jednym z najbardziej wybitnych przedstawicieli polskiego oświecenia był myślący w ten sposób ksiądz Stanisław Konarski. Był on członkiem zakonu PR-ów, pisarzem, pedagogiem, poetą i bardzo szanowanym na dworze króla działaczem. Konarski uważał, że tylko nowoczesny, stawiający na rozwój intelektualny ucznia program nauczania może odpowiedzieć na potrzeby XVIII-wiecznego społeczeństwa. Dodatkowo Stanisław Konarski jako zagorzały patriota był bardzo zaniepokojony sytuacją polityczną i rozpaczliwą walką pojedynczych działaczy narodowych o przetrwanie naszego kraju. Jego zdaniem tylko nowy program nauczania mógł przygotować społeczeństwo na ciężkie czasy i pozwolić na przetrwanie niepodległej Polski. Swoje teorie i poglądy bardzo szybko obracał w czyny. I tak w 1740 roku, po tym jak stwierdził, że bierze sprawę w swoje ręce, polski PR otworzył w Warszawie Collegium Nobilium. Rozpoczęła się historia prowadzonej przez zakon PR-ów szkoły dla chłopców pochodzących z polskiej magnaterii. Jakie są składowe rewolucji przeprowadzonej przez Konarskiego w nowym programie nauczania? Za filar edukacji uznał nauczycieli. Model wykładowy prowadzenia zajęć zamienił na dużo bardziej tutorski. Prowadzący zajęcia w Collegium Nobilium zwracali szczególną uwagę nie tylko na wiedzę uczniów, ale też ich moralną postawę, poglądy i ducha patriotycznego. Nauczycielami w szkole PR-ów były takie wybitne postacie historyczne, jak ksiądz Onufry Kopczyński, czy ksiądz Kazimierz Aleksander Bułaski. Ograniczył łacinę, zmniejszając zakres zajęć poświęconych temu językowi oraz roli jako wykładowego języka w programie nauczania, zastępując go językiem polskim. Wprowadził naukę z wykorzystaniem najnowszych pomocy dydaktycznych, map i globusów. Choć z perspektywy osoby, która mapę całego świata ma na wyciągnięcie ręki w telefonie, może nie robić to wrażenia, dla pokolenia, które jako pierwsze widziało omawiane krainy geograficzne na mapie, była to ogromna zmiana. Zwiększył zakres nauczania przedmiotów ścisłych, jak matematyka, elementy chemii czy biologii. Postawił na praktyczność. Poza teorią, której znajomość była obowiązkowa, Konarski zachęcał młodzież do aktywnego uczestniczenia w pracy urzędników, polityków, kupców i działaczy przebywających w Warszawie. Ze względu na bardzo burzliwe czasy, młodzi chłopcy mieli bardzo wiele okazji do tego, żeby pod okiem PR-ów przyglądać się pracy wszystkich najważniejszych osób w państwie. Collegium Nobilium
Miało im to w zamyśle Konarskiego umożliwiać i promować ideę aktywnego uczestnictwa w sprawach ważnych z punktu widzenia naszego narodu. Collegium Nobilium od samego początku kształciło elity społeczne. Bardzo szybko okazało się, że młodzież po ukończeniu szkoły PR-ów może aktywnie uczestniczyć w kreowaniu dyskursu politycznego. Chłopcy, którzy uczęszczali do PR-ów później, już jako mężczyźni, stali często za sterami najważniejszych instytucji. Niektórzy z nich kierowali kierunkiem polskiej oświaty, czy też byli demokratycznie wybierani na najważniejsze z punktu widzenia polskiej państwowości urzędy. Szkołę ukończyli późniejsi reformatorzy, jak na przykład prezes Senatu i senator wojewoda Księstwa Warszawskiego Ludwik Szymon Gutakowski, czy też prezydujący w Komisji Rządowej Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego Stanisław Kostka-Potocki. Ideę i program Collegium Nobilium został wchłonięty przez działaczy Komisji Edukacji Narodowej i towarzystw naukowych kształtujących się w drugiej połowie XVIII wieku. O trwałości reform PR-ów najlepiej może świadczyć fakt, że ich idee przetrwały najcięższą próbę dla wszystkiego, co polskie, czyli 123 lata zaborów. Można powiedzieć, że idea Collegium Nobilium była z góry skazana na sukces. Szkoła PR-ów powstała w samym centrum polskiej państwowości. Była tworzona przez najlepszych edukatorów. Placówka ta została zbudowana na renomowanych nazwiskach i aktywnych działaczach, którzy dbali o jej dobre imię. Ten film to jednak przede wszystkim historia o tym, że liczy się skorzystanie z potencjału, jakim się dysponuje. Gdyby Stanisław Konarski uznał, że zrobi z nowej uczelni PR-ów kolejną szkołę, na której pokolenia młodych magnatów będą uczyć się wierszyków po łacinie, pewnie nikt nie miałby do niego pretensji. Wybrał jednak inną drogę i efektem tego wyboru i jego determinacji, by stworzyć nową jakość, była wyjątkowa placówka edukacyjna. Taka, która na kartach historii wyróżniła się patriotyzmem i poświęceniem pracujących w jej murach edukatorów. Taka, o której pamięć przetrwała do dziś, mimo ponurego kontekstu historycznego, związanego ze znikającym z mapy Europy na ponad wiek państwem polskim. To już koniec opowieści o Collegium Nobilium. Na naszym kanale znajdziesz dużo więcej materiałów poświęconych historii, wynalazkom i wyjątkowym naukowcom. Koniecznie zobacz inne nasze produkcje i zasubskrybuj nasz kanał, aby nie przegapić żadnej nowej publikacji. Do usłyszenia.